Mariusz Szutwa odsunięty od ostatniego meczu z Polonią Warszawa, rezerwowy w innych wcześniejszych spotkaniach. Czyżby konflikt z trenerem Bogusławem Pietrzakiem zakończony? To już pytanie do trenera. Czy był jakiś konflikt między panem a tym napastnikiem? Nie, absolutnie nie. Bo prasa tak pisała. Nie, prasa pisała, zadawała pytanie, a Mariusz stwierdził na łamach prasy, że nie. Ja to potwierdziłem. Nie ma konfliktu. A więc w chorzowskim ruchu nadal panuje rodzinna atmosfera. Akcja niebieskich, Damian Gorawski, ładny strzał i dobra interwencja Jarosława Tkocza. Warunki do gry fatalne. Katowiczanie także szturmują bramkę Marka Matuszka. Adam Bała w idealnej sytuacji przestrzeliwuje. Jest więc wynik bezbramkowy. Chorzowianie grają szybko i pomysłowo. Łukasz Surma atakuje lewą stroną boiska. Dośrodkowanie Mariusz Śrutwa, techniczne uderzenie i 1-0 dla gospodarzy. Dotychczas w rundzie wiosennej Chorzowianie strzelili 2 bramki, a w tym meczu już w pierwszej połowie zdobywają gola. Jest to 99. bramka Mariusza Śrutwy w historii jego występów ligowych. Śrutwa mógł zdobyć także 100. jubileuszową bramkę, ale nie wykorzystał tej znakomitej szansy. Katowiczanie byli bliscy zdobycia gola. Duże zamieszanie pod bramką Marka Matuszka, strzały z przewrotek Adama Bały i Jacka Kowalczyka, ale bez rezultatu. Takich szans podbramkowych drużyna gości miała kilka. Jeszcze jedna akcja lewą stroną, Krzysztof Gajtkowski, dośrodkowanie i Łukasz Surma o mało co nie zaskoczył własnego bramkarza Marka Matuszka. Druga bramka dla Chorzowian. Damian Gorawski, znakomite podanie do Bartłomieja Jamroza i 2-0 dla chorzowskiego ruchu. A więc po ponad 3 miesiącach oczekiwania drużyna chorzowska znowu zwycięska. Należało nam się to zwycięstwo, choć na pewno będą tacy, którzy będą mówić, że szczęśliwi. W piłce liczą się tylko i wyłącznie bramki. Nie spodziewałem się również takiej indolencji strzeleckiej, jaką wykazali się dzisiaj nasi zawodnicy. Na pewno stworzyliśmy kilkakrotnie więcej okazji do strzelenia bramek, natomiast naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, co się stało.